Charakterystyczny terkot syrenki można było m.in. sobie przypomnieć podczas drugiego zlotu pojazdów zabytkowych w Jabłonowie Pomorskim. Miłośnicy samochodów z poprzedniego wieku zaprezentowali także inne osiągnięcia polskiej motoryzacji, takie jak polonezy, duże i małe Fiaty. Rocznik 1980. Odbudowa trwała 5 lat. Może nie non-stop, ale no po prostu tyle zajęło czasu, nie? Silnik jest oryginał, wszystko jest w oryginale, dlatego jest też właśnie jako zabytek zarejestrowana. Znaczy jedzie się fajnie, tym jest, nie ma klimatyzacji, ale jest klimat, nie? Kiedyś mówiono królowa szos. Tak, i poboczy też. Była też poboczy, nie? Nie no, samochód na pewno szybszy od malucha, nie? I tutaj sobie normalnie stówkę możesz śmiało normalnie jechać, nie? Nie ma problemu. Od hobbystów, właścicieli zabytkowych aut można było wiele się dowiedzieć o historii motoryzacji na konkretnych modelach, jak na przykład Mercedesach, popularnie kiedyś zwanych pontonem lub skrzydlakiem. Jest to Mercedes oznaczony takim symbolem W110, popularnie zwany skrzydlakiem, z uwagi na to, że takie skrzydełeczka z tyłu ma, wzorowany na ten design amerykański. Jest to samochód z 67 roku produkcji. Jest to ostatni model z tej serii, bo potem w 68 roku już był Mercedes W115. Jest wyposażony w dwulitrowy silnik diesla. Samochód był przywieziony z Niemiec. Także jazda jest bardzo przyjemna. Szkoda tylko, żeby na co dzień nim jeździć, bo jest to już rarytas na rynku naszym. Mało ich zostało, tego modelu. Poprzednikiem tego modelu był Mercedes taki W120, tam dalej stoi ponton tak zwany. Poprzednik skrzydlaka to jest 61 rok produkcji. Produkowali od 54 już pontony. Dlaczego ponton? To jest pierwszy model karoserii, gdzie rama jest wbudowana w karoserię już. Już mamy nowoczesne, to całkowicie są ramy w karoserii, a tutaj eksperymentowano. Dlatego Niemcom się to spodobało, ponton przypominało ponton jakiś do pływania, bo on taki pełny, nie? Ja tego nie widzę, no ale to tak było, nie? U nas w Polsce nazywany był Kubusiem. Mało tego jeździło, ale no tak było, nie? Choć są to już ponad półwieczne samochody, ich spalanie mieści się w granicach 7-8 litrów. Ekonomicznym samochodem nie można jednak nazwać Forda Mustanga. Tu 7-litrowy 360-konny silnik spala 30 litrów paliwa na 100 km. Jest to Ford Gran Torino, 68 rok. Produkowany w tej wersji tylko był przez 2 lata. Bardzo rzadki okaz i model. Być może nawet jedyny jest w Polsce na tym rynku, że tak powiem. Jeszcze wychodziły w wersji fastback, ale akurat ten nie jest w tej wersji, jeszcze bardziej rzadziej spotykana. A co tam przy pracy? Szykuje się go do jeszcze bardziej gruntownego odrestaurowania, ponieważ ze Stanów przyszedł tak jak w tej chwili, jak mniej więcej wygląda. Troszkę go, że tak powiem, po amerykańsku zrobili. Jak chcę wrócić jak najbardziej do oryginału. No i generalnie, co się najbardziej szykuje, to oczywiście blacharsko-lakiernicze prace. Mechanicznie jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Zlot zorganizowany został przez samorząd Jabłonowa Pomorskiego przy współpracy z Brodnickim Stowarzyszeniem Pojazdów Zabytkowych. Dzisiejszy zlot to już jest drugi zlot w Jabłonowie Pomorskim. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy i widzimy, że w tym roku jest znacznie więcej samochodów, motorów, które się wystawiają, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku wystawców będzie więcej aniżeli w tym roku. Oczywiście dzisiejszy zlot jest zlotem w ramach Dni Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego. I cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie. Na zakończenie jeszcze jedna motoryzacyjna ciekawostka ze zlotu. Amerykański samochód policyjny z oryginalnym wyposażeniem.